No i co? No i co? Nie! Nie! Nie moje ucho! Nie! Czy też ty potrafisz żartować z takich rzeczy? Przyznaj się, że właśnie za to mnie. A chłopca związać i utopić w studni! No, łowco! Myślę, ci idzie! Przećwiczymy teraz napad zbójecki! Skup się i uważaj! Ja będę murgrami, a ty mną, czyli Janosikiem. Łapiesz? Chyba tak. No, to skup się i wyobraź sobie, że mur grabia właśnie spalił wioskę. Wioska płonie. Wyobrażasz to sobie? No, staram się. Nie, nie, wyobraź to sobie. Zbójnik musi mieć wyobraźnię. Wioska płonie. Widzisz to? No. O. Wioska płonie. Podnieśmy ręce do góry. Zróbmy wioskę. A... tak, szumi. Widzisz to? Widzisz no te płonienie? Widzę. Jezus Maria, szumi. Słyszysz to? Płonie. Wioska płonie. Przybiega do ciebie chłopak, jedyny ocalały z masakry, w mówiącej wiosce, proszę o pomoc, co robisz? Najpierw dopytuję się o szczegóły. Ilu było podpalaczy i jak daleko jest wioska? Dobrze? Dobrze, dobrze, co dalej? No. Wioska płonie, widzisz? Co z chłopakiem? No nie wiem, no to bym podbiegł do niego, ale w tych płomieniach to nie wiem, gdzie on jest nawet. No. Pomocy! Murgrabia dom mi spalił! Pomocy w bujnicy! Pomóżcie! Rozumiem, mam przedstawić praktycznie, tak? Chodź do domu. Co się stało? Co się stało? Rodziców mi zabili! Jezus Maria! Ja tu Janosiku! Jezu! Ucha nie ma! Ja! Naprawdę! Co się stało? Ale Janosiku! Janosiku! Co się stało? Mów, chłopcze, co się stało? Mów! Mój grabia znów zaatakował! Dość tego bezprawia! Wezwać zbójów z całych gór! Dość się nabawiliśmy! Nadszedł czas zapłaty! No. Janusiku, ja naprawdę muszę coś powiedzieć. Na wojnie? Nie ma żadnego ale. Idziemy zabijać. Ha 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 ha
Kiełbaskę od razu w wodzie. Thank you.